poziom edukacji i wiedzy technologicznej polskich studentów jest na bardzo wysokim poziomie. Widzimy to od lat. Polscy studenci wygrywają wiele różnych konkursów technologicznych. Również w Imagine Cup, największym konkursie technologicznym na świecie, stawali na podium. Statystyka pokazuje, że do roku 2020 powinniśmy w Polsce stworzyć drugiego Skype'a. Że potencjał intelektualny, potencjał naukowy i potencjał studentów i młodych ludzi, którzy są w Polsce, powinien nas do tego doprowadzić. Myślę, że tego rodzaju konkursy z jednej strony pozwolą nam stworzyć markę i firmę globalną, która będzie pochodziła z Polski, natomiast to nie do końca i nie zawsze jest jedynym celem, który nam przyświeca. Zależy nam na tym, żeby stworzyć jak największą ilość firm. Niektóre z nich będą małe, niektóre będą rozwijały promysł i produkt, który stworzył na Imagine Cup. Niektóre na bazie zespołów, które tutaj są, stworzą zupełnie inną koncepcję. Cały proces, który staramy się stworzyć, pozwala zweryfikować tą ideę, ten przyszły produkt jeszcze na etapie dosyć wczesnego pomysłu, czyli spotkanie z mentorami, czyli spotkanie z osobami, które w danej dziedzinie osiągnęły sukces i mają dużą wiedzę praktyczną, stanowi moim zdaniem bardzo istotny element przechodzenia od pomysłu do swojej firmy. Imagine Cup dał nam kopa, pokazał nam, w którym kierunku powinniśmy myśleć i jak rozwijać nasz biznes. Dzięki Imagine Cup zdobyliśmy akcelerację biznesową i finansowanie tak naprawdę, więc to jest jak najbardziej dobry przykład na to, że się da. A na przykładzie innych projektów, które nie przerodziły się w biznes, pokazuje to, że ma to faktyczne przełożenie na jakąś karierę zawodową. Można pozyskać różne praktyki czy nawet pracę po konkursie, bo pracodawca widzi, że to nie jest tylko student, który robi sobie jakieś tam projekciki, tylko naprawdę angażuje się w coś, co realnie ma jakiś sens. Microsoft tutaj zbudował dość ciekawy ekosystem we współpracy z akceleratorem .Connect. .Connect to jest podmiot, który przygotowuje te projekty, bo w wielu przypadkach ja jako fundusz oglądam kilkaset projektów rocznie, że tak powiem. To są projekty, które wychodzą z takich konkursów, one nie zawsze są przygotowane dobrze do inwestycji funduszu, prawda? Więc rola akceleratora tutaj jest taka, żeby te projekty przygotować, żeby one były tak zwane investment ready, tak? Żeby fundusz się zainteresował takimi przedsięwzięciami. I pokazuje tutaj też historię, że .Connect no bardzo dobrze to robi. My mamy 3 transakcje, które sfinansowaliśmy dokładnie w takiej ścieżce, że Microsoft pracując z akceleratorem .Connect przygotował te projekty i później one były jakby gotowe dla nas do inwestycji funduszowej.